Cześć, cześć kochani. Witam Was na kanale Charlie Goy Paris. Słuchajcie, tak jak przeczytaliście w nagłówku, Ara szuka domu. Ara taka jak Charlie. Jest to samica, jest to papuga uratowana z majstra, wykupiona stamtąd. Natomiast wykupił ją człowiek, który ma duże serce, ale nie uwzględnił, Paris nie cały mnie, nie uwzględnił, no jak to jest żyć z papugą. Człowiek ma 2-miesięczne dziecko i po prostu no, papuga nie może zostać w tym domu. I ta papuga szuka domu, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę zgłaszajcie się do mnie. Zgłaszajcie się przez Facebooka albo jakiś, zostawiajcie swój kontakt tu pod filmem, wolałabym przez Facebooka. Znajdziecie też linka, ale strona na Facebooku nazywa się Charlie i Paris, moje kochane Ary. Jeżeli to wpiszecie, to na pewno znajdziecie nas na Facebooku i tam przez wiadomość prywatną najlepiej byłoby kontaktować się. Więc jeszcze raz, jest Ara Rauna, samica kilkuletnia, jest do, no szuka domu, tak? Szuka odpowiedzialnego, świadomego właściciela. To nie jest tak, że papuga zostanie przekazana komuś się wydaje, że on da radę z Arą, tylko tu jest potrzebna osoba, przede wszystkim odpowiedzialna osoba, która będzie też gotowa na poświęcenia. Ja teraz jeszcze kilka słów powiem o tym zdarzeniu, w jaki sposób doszła do mnie ta informacja. Otóż pan obejrzał mój film na YouTubie, prawdopodobnie ten, w którym ja mówię, że Ary wcale nie są takimi super papuszkami, szczególnie dla rodzin z dziećmi. To była moja polemika na film, bardzo taki, powiedzmy, nieprawdziwy, który był, zresztą do tej pory jest na Papuzi TV, zresztą tak jak wiele informacji, tam jest po prostu naciąganych, nieprawdziwych, pomieszanych, które tylko profesjonalnie są sprzedawane. Dlaczego? Bo sprzedający reklamuje swój sklep, sprzedający ma interes w tym, żeby reklamować papugi w domu, żeby reklamować swój towar, bo papugi tam są towarem. Dlatego jakby tak jak mówiłam w tamtym filmie, to nie są właściwe źródła, jak to jest rzeczywiście z papugami. Takiej wiedzy nie czerpie się od sprzedających, od handlarzy. Nie, taką wiedzę czerpie się od przede wszystkim właściciele papug, którzy zapewniają tym papugom godne warunki, uwzględniając ich potrzeby. Tak jak słyszycie, teraz ja sobie gadam, a papuga sobie uczestniczy, tak, w naszej rozmowie. Charlie siedzi i też sobie się odzywa. Jest to naturalne zachowanie papug. Papugi są głośne, papugi są nieprzyjacielskie, papugi są bardzo wymagające. Praktycznie cały dom mam dostosowany do papug. I całe moje życie zostało podporządkowane papugom. I z tym się trzeba liczyć. Nie każdy jest na to gotów i tak jak ja mówiłam, pomimo to, że te papugi strasznie kocham, niemalże jak własne dzieci, gdybym wiedziała, co mnie czeka, ja bym nigdy w życiu nie zdecydowała się na papugi. Bo na całe życie wpakować się w usługiwanie papugom, w opiekę, To naprawdę nie o to chodzi, bo dziecko, które jest podobnie absorbujące i wymagające, wyrasta, a papugi zawsze zostają takim kilkulatkiem na całe życie. Ale wracając jakby do tej historii, właśnie tamten filmik ten pan obejrzał i po prostu ze mną się skontaktował. Znalazł naszą stronę na Facebooku i poprosił o kontakt. I szczerze powiem, stało mi się tak strasznie żal tego człowieka. Ja widziałam tą taką szczerą chęć, żeby ta papuga miała dobrze, ale też czułam w rozpacz i poczucie jakiejś tam formy porażki, tak, że jednak nie jest w stanie rodzina pogodzić się malutkiego dziecka i papugi. I to jest bardzo rozsądna decyzja tego człowieka, dlatego że ten człowiek tą papugę nie tak dawno wykupił. Ta papuga jeszcze nie zdążyła dobrze się zaklimatyzować w tym domu, więc też zmiana domu nie będzie dla niej w tym momencie aż taką krzywdą. Dla papugi, która już jest skrzywdzona mocno życiem, tak, bo ona spędziła tam chyba ze 2 lata w tym majstrze, gdzie przychodzili ludzie, wpychali palce, gdzie opieka no miała jaką miała, jak na sklep, jaką mogła mieć. Nie wolno, żaba, nie wolno.
O, właśnie, właśnie tak, tak jest z papugami. Oczywiście na filmiku to jest bardzo atrakcyjne, tak, że taka papuga lezie wszędzie i we wszystkim chce wszystko robić razem, nawet by to toaletę razem chodzili. Natomiast no także jest na co dzień, proszę mi wierzyć, że jest to czasem uciążliwe, nawet częściej niż czasem. No niemniej, jeżeli się decydujemy na taki krok, to wówczas jako osoby odpowiedzialne, jako osoby konsekwentne powinniśmy jakby ten interes i dobro papug mieć na uwadze i zrezygnować z własnych przyjemności, bo tak musi być, tak? Ja nie chodzę wieczorami na kawę z koleżanką i na ploty i temu podobne rzeczy. Dlaczego? Bo ja mam papugi i ja muszę zrobić kolację, trzeba posprzątać i tak dalej. Mi pomaga też córka w opiece nad papugami, też wymieniamy się, ale to też wiąże się z tym, że nie możemy nigdzie razem wyjechać. Bo musi albo ona pilnować papugi, albo ja. Oczywiście alternatywą by było zamknąć je w klatce, nasypać ziarna i zostawić, no, przeżyłyby. Tylko że czy to o to chodzi? No wydaje mi się, że nie. Ja nie chciałabym być zamknięta, nie wiem, w kibelku, bo ktoś mnie tak zostawił, dał mi jakieś buchanek chleba. Też bym przeżyła, nie? Tak jakbym się czuła. I tu właśnie o to chodzi, tak? I ja cały czas zbaczam na ten temat, żeby, bo jestem strasznie, strasznie pod wpływem tych emocji, tak jak mówię, strasznie było mi przykro za tego człowieka. Bardzo chciałabym mu pomóc, bardzo chciałabym, bo zrobił cudowną rzecz. On ratował zwierzaka, chciał mu dać dobry dom, tylko się okazało, że jakby charakter tego zwierzaka, po prostu to jest papuga, a papuga właśnie taka jest głośna, niszczycielska. Wszystko rozwala, jak je, to dookoła siebie. On potrafi papuga z kawałka jabłka cały salon zabrudzić, ale potrafi też o słodkie buziaki dawać. I na te słodkie buziaki po prostu ludzie się nabierają, nie? Bo to jest przecież takie cudne, jeszcze gada. Jeszcze przyjdzie i powie kocham cię, no to się w ogóle kolana uginają, prawda? No ale tak jak mówię, no to co jest na filmikach właśnie, to takie słodkie, to tylko ta malutka cząsteczka tej istoty papuziej. Dobra, jeżeli ktoś z Was ma możliwość w jakikolwiek sposób dalej rozpowszechnić informacje, w jakikolwiek sposób pomóc w znalezieniu nowego domu dla tej Ary Araraony, dla kilkuletniej samicy, która jest oswojona, nie jest jakoś wybitnie agresywna, nie ugryzła nikogo, nie pogryzła, przynajmniej na razie, i jakby no jest papugą raczej w standardzie, nie? Ale trzeba liczyć się z tym, że każda papuga duża jest głośna, jest niszczycielska. Najlepiej będzie tej papudze zapewnić towarzystwo swojego gatunku i tak dalej. Oczywiście na jakieś tam wsparcie merytoryczne zawsze możecie liczyć też na moją pomoc, na pomoc na grupach papuzich na Facebooku, na które zapraszam, czyli to jest grupa o behawiorze papug, to jest grupa papugi i ich zdrowie. A jakby ktoś chciał pooglądać troszkę więcej na temat drugiej strony papug, to taka grupa też jest na Facebooku, czyli druga strona papug, to też warto sobie znaleźć i też zajrzeć. No i oczywiście zapraszam do nas na fanpage Charlie i Paris, moje kochane Ary, gdzie można ze mną nawiązać kontakt. I no i szukamy domku i jakby fajnie by było, gdyby przyszły właściciel, dobry właściciel tej Ary teraz mnie oglądał i się do mnie zgłosił. Ja przekażę kontakt bezpośrednio na pana, u którego jest ptak i z którym dalsze rozmowy będą prowadzone. To by było na tyle z mojej strony. Widzimy się wkrótce. Dzięki, pa, pa.